Witajcie, drodzy widzowie. Siema. Na kolejnym odcinku na kanale Polish Paranormal Investigators. Dzisiaj znajdujemy się w Bolęcinie. Dawnej jednostce wojskowej. Zobaczymy. Przeprowadzimy śledztwo. Sprawdzimy tutaj budynki, które pozostały po tej bazie. Zobaczymy, czy coś tu egzystuje, czy coś tu się działo, może ktoś nam da jakąś odpowiedź. Zeksplorujemy miejsce. Dziękujemy za subskrypcje, które cały czas wpadają. Jesteśmy wdzięczni. Będziemy nagrywać dalej fajne odcinki. Mamy dużo planów. Realizujemy teraz plany na poziomy subskrypcji. Tak, dokładnie, na progi. Na poziomy subskrypcji, tak. Na 600, 700 mamy. I 800. Dokładnie. No i na 900. Więc to już wszystko niebawem. A tymczasem zapraszamy na odcinek. No bokiem, no raczej bokiem, bo to jest tutaj opuszczone całkiem. No mówiłem. Ale czy wejdziemy jakoś tutaj? Przekonamy się. Chyba nie, wejdziemy na pewno głównym wejściem. Trochę się... Ty, a jednak chyba wejdziemy normalnie. Ej, Kim. Super. Wejdziemy normalnie. Musimy zacząć od tego małego. Bezproblemowo. Musimy zacząć od tego małego tutaj. Tak? Tego wyjścia. No nie wiem, czy jest to wygląda się w tym małym budynku. Na końcu dodamy coś. No i dobra, jesteśmy. Żeby już mniej wiało. No to w środku na pewno będzie mniej wiało. Spoko. Wiesz, trochę na uboczu i trochę przy wiosce, więc mało kto tu będzie chyba. Trochę, no. To toaleta. Czy zostawiamy na koniec? A, zostawmy na koniec. To zrobimy na razie inweksik. Jakieś 10 lat, ponad, nie, przepraszam, nie ponad, ponad 10 lat będzie, no jeszcze w czasach 1990-2000 mniej więcej chyba funkcjonowało, mogę się mylić, może ktoś z oglądających mniej więcej pamięta, albo zna temat, ale wiem, że co najmniej od, o, już wiem, gdzie będziemy robić ten, sesję jakąś, o, większe pomieszczenie. I tu jest główne wejście. Ej, uwaga, to jest cieplutko. No już cieplej. O, schody na górę i schody na dół, dobra. Klatka schodowa znaleziona. Może ktoś wie, ktoś z widzów może będzie wiedział, albo po prostu w internecie sobie wpisać. Opuszczona baza wojskowa w Bolęcin. I to jest chyba tylko jeden budynek, znaczy jeden budynek. Jedna taka jednostka w okolicy, więc historia jest opisana w internecie. Bo to historii dużej nie ma, no co? Tu się szkoliły jednostki wojskowe. Pajęczynka sobie. Front Króla Trzebiny. Spoko. O, siemka. Siemka, siemka. Jest stołówka chyba, nie? Stołowali się tutaj? Tak mi się wydaje. Wow, na tą pajęczynę wpada. Słuchajcie, idziemy tu. Śmieci standardowo to już... Nie pierwszy raz śmieci widzimy na urbexie. No, powbijane okna, standard. Może jakieś... Nietoperzy się nie spodziewam. Co jest? O, to klatka schodowa w dół też będzie. Tutaj pewnie toaleta. Trochę więcej śmieci. Wow, tu coś musiało być. Tu chyba coś to było, bo zostało on typowo wyrwane ze ściany. Rozdzielnia. Albo rozdzielnia elektryczna też może tak być, no?
Bo jesteśmy chyba na zapleczu technicznym. O, idź przodem. No, toaleta to toaleta. No to chyba idziemy najpierw na górę czy na dół? A, tu prowadzi w dół, jedynie. To tu już wyjście na drugą stronę. No jesteśmy w tym największym budynku, więc... Jest jeszcze niżej? Nie ma. Fajnie, no? Fajnie, to miejsce blisko. Śnieg? Nie, no nie. Tak. Trzymaj. Tak, to jest śnieg. Przez... Co ty mówisz, to nie jest śnieg? Albo... Co on tu robi? Nie, to nie śnieg. To jest jakaś pianka taka. Dotkłem to. Mam nadzieję, że się czymś nie zarażę. Chyba nie. O, to ty otwierasz ten zamek. Myślałem, że coś na nas walczy. Fajny ten, korytarz, Daniel. Nie, to ja idę w tę mańkę. Bęben parki. Bęben maszyny rosującej jest pusty, następuje zwolnienie blokady. Tutaj spoko, też większe pomieszczenie, tak jak to nad nami. Bo... No. To musi być dłużej niż myślałem opuszczone, bo tu nawet dokumenty się nie zachowały. O, i tu już jest koniec. To pasuje na bazy. Tak, że... Kurde, co to? Ja się wystraszyłem. Drewno se leży. No na K2 nic. Tak, a po... Jeszcze dalej jest coś, nie? Mhm. No tu znowu kolejne... No tylko podejrzewam pomieszczenie jakieś takie, wiesz... Techniczne, pomieszczenia do spania, typu sypialnie, bo tutaj... Sypialnie... No, coś takiego. O, większe kolejne pomieszczenie. Jakieś świetlice albo jakieś te... Z biura raczej, nie? Część chyba monitora, tak. Ten wiaderko. Spoko. Tu już zaglądaliśmy. Jeszcze na wyżej, na wyższe piętro pójdziemy, ale to trzeba wyżej iść do pierwszej klatki. Ale ewentualnie tam też nie wiem. Gdzie to było? Tam jest taki fajny jakby... Kominek, nie? Aha, no. Aha, no i na tym steropianie, nie? A tam dalej? To! No. No jest tu w miarę miejsce na fluxa, no. Albo postawić, wiesz, na jakimś kamyczku. Dobra, to się... Pomyśli się, no. Pomyśli się. Czyli co, wracamy się na razie do pierwszej klatki schodowej i spróbujemy jeszcze wyjść na górę. W sumie najlepszy budynek. No, ta pajęczynka. Jezus. Jak ten... O, to jest... Właśnie, nie mieliśmy, nie było przejścia? Nie było. Czy było? Nie? Aha. O. Spiszam dzisiaj. Nie. Przebijał się ktoś przez ścianę. I stoi jakieś takie pudełeczko, jakaś taka samotnia typowo. Tam nic? Pomieszczenie. Jak każde inne. No toaleta. Kolejna. Wow. To coś wycięte tu.
Bagrzejniki były. Nawet żarówki się ostały, ale nie świecą pewnie już. A, widzę, że chyba tutaj opalali kable z tego. Załatwiali sobie ten miedź za darmo. No, miedziuchę wytapiali. Ta, to też chyba ktoś sobie... Ktoś się bawił petardami chyba. No tu petarda leży. Nie, to jest zatopione w tym. To nie petardy, toś to ognisko rozpalał. O! Stadnina koni. A, to jest to, co w Bolęcinie jest. Jest aktualne. Jeszcze chyba ta stadnina istnieje. Co tu jest? Nie, to jakieś płytki. Płytki chyba z podłogi tutaj. Zerwane. Tak. Ty, ile tu ich jest za fiko płytki? Myślałam, że jakieś no, że jakieś teczki z dokumentami. Fajnie by było, jakby się zachowały. A to ty. Też większe pomieszczenie, tak przedzielone na pół. A tu? O! No widzę, że sobie po prostu, wiesz... Miejscówka na ten. Walił bongo! Wiadro nie było. Przepraszam, bo wiadro, to się fachowo nazywa. A, no i jest kanciapa, bo jest w ten. Z kanciapa jest. A, to jest to pomieszczenie, co było przecięte na pół. Tu też leżą płytki na podłodze. Tu też. Ej, spoko. Gdzie ten monitoring podobno jest? Jak to fajnie wystaje z tego. Sam fotel. Samotny ty. Bez tego, tak samo mówię. No, no, tak samo jak tamten. Nic tu się na razie nie ten. Nam nie pokazuje. Wyjście gdzieś wyżej? Koniec już. No to chyba na górę. Tu już zaglądałem. Ty to sobie domy, jak ktoś coś wąbał albo koił drewno. Mnóstwo tego. Ścinek z drewna. Były czy? Oj. Tak, tak. Idźcie tak, przodem. Tak, tak. No. Że powiem, że tak, mało zdewastowany. Nie ma grafity na ścianach prawie w ogóle. Co zauważyłem. Gdzie niegdzie tylko tam, wiesz, coś napisane, ale tak to mało. Mało kto odwiedza, że tak powiem. Ale widać nawet miejsce, gdzie był grzejnik. Widać miejsce, gdzie był grzejnik. A grzejnika nie ma. O, widzicie? Jest coś. Wojskowa centrala handlowa. Proszę bardzo. Coś, co zostało. Drzwi. I napis. To, no, na pewno to była baza wojskowa. Kowal nie kłamie. Mało. Takie rysunki na ścianach. Takiego szalonego graffiti nie ma. Szalonego graffiti na ścianach nie ma. Koliczek na ścianie, no, standard, nic nie ma na ścianach. Mało kto tutaj wbija chyba. No to na pewno to była wojskowa centrala handlowa. O, ktoś się spalał ognisko. Też miejsce na grzejnik widać, a grzejnika nie ma. O! Halo, wejdźcie tam, siema! Siemano! Szczaiłem dziurę w ścianie. Ała! No i ja. Jest...
Chyba typujemy jakieś miejsce do przeprowadzania sesji, nie? Zaraz skończymy i tak eksplorację. Kowalski, papucie, łaj, gdzie? A, here. O, papucie. Ty, tu jest więcej tych papuci. Podwarstwo? No i tu jest graffiti chyba. Nie wiem, czy nie pierwsze w tym obczajone. Albo się mylę. No. Ja tam zaglądnę. No, kolejne pomieszczenie. Ciekawe, czy jest wyjście wyżej. Na dach. Też są drzwi, ale nie ma. A nie ma nic? A spadzałeś z drugiej strony? A coś jest. Albo jest tylko odpadające. Nie, odpadająca farba. To myślałem, że to coś jest. No, no, nie ma napisów. Nie ma napisów. No. To chyba mamy całą eksplorację. To co, we need to go deeper. Trzeba iść głębiej. Tak. We need to go deeper. Trzeba iść głębiej. Drzwi. Aż mnie kusi, żeby sprawdzić, czy coś nie jest napisane. Nie jest. Zostawiamy jak było. Aha, tak, to wytypowaliśmy, nie? Na parapecie, czy nie lepiej tutaj gdzieś na tym? Nie. Wiesz, co zrobiłbym? I fluxa połóż na tym. No, dobry pomysł. No, a K2 na przykład może być obok. Kładłem, to było moje. To ja. Było widać lampkę, nie? A to, aha, dobra. No. Mhm. Dobra. Proszę, Daniel. Czy jest ktoś w tym miejscu? No ja słyszałem właśnie jakiś szelest za oknem. Ty też słyszałeś? Tak. No. Dziękujemy za odpowiedź. Jakie to jest pytanie? No. Dobra. Jak zaświecasz zieloną lampkę, odpowiadasz na tak. Jak zaświecasz drugą stronę, czerwoną lampkę, odpowiadasz na nie. Teraz możesz odpowiadać. I zadaję ci kolejne pytanie. Czy jesteś żołnierzem? Dobre. Dziękujemy. Może czy jest kobietą, czy jest mężczyzną? Może jest żołnierzem, czy jest żołnierką? Jak to się odmienia? Dobra. Chyba, że masz ciekawsze pytanie. Dobra, ja wymyślę coś. No dobra. To mam zadać to pytanie, tak? A ty coś wymyślisz. Dobra, tak się zesytuję. Czy jesteś mężczyzną, czy jesteś kobietą?
Zielone na mężczyznę, czerwone na kobietę. Z mężczyzną. Dziękujemy za odpowiedź. Dobra, mam kolejną. Kolejne pytanie. Jesteś tu sam? Zielone to tak, czerwone to nie. Nie czujemy podmuchu. Nie, nie, nie. Nie. To można wykluczyć. Nie jest okej. Poza tym zasłania jeszcze ten. Oparcie w tego futera, tak. Jesteś tu sam, czy jest tu ktoś z tobą oprócz ciebie i oprócz nas? Przychodzimy w to miejsce z szacunkiem, nie dewastujemy tego miejsca, zwiedzamy i chcemy nawiązać kontakt. Dłużej teraz, może mówię. Jest tu sam. Dziękujemy za odpowiedź. Masz coś? Nie mam pomysłu na pytanie. Myślę, jakby to tak związać go z tym, żeby było z tym miejscem związane coś. Masz? Dobra, okej. Ale myśl na to jakieś kolejne. Mam kolejne, chyba że to, chyba za to zadasz. No? Nie przeszkadzamy, możemy tu zwiedzić ten obiekt. Dobra, to ja mam kolejne. Po tobie. Patrz. Zdąży wiatr. Zaczął się ruszać to duże. Gdzieś? Te odłamki. No, ten teraz się zaczął ruszać. Szyby w tym? No, to grubo. Odmówu takiego dużego nie ma. Nie, nie czuć w ogóle uderzenia tutaj chłodu. Fajnie się rusza. To w środkowym oknie? Nie, nie, tu, patrz. To. A to? No. To, co wystają się, że się tam szyby ruszają w oknie. Zimno tu się to ruszyło. Aha. Ten się na nas gapi. Toczek. Coś
cały czas. No ja słyszę cały czas przejeżdżające samochody, to na pewno. Ja czasem słyszę jakieś dźwięki inne z tym oknem. Jestem ciekawy, co będzie w materii. No, to usłyszę. Znowu dłużej. No. Poczekajmy na odpowiedź. Może po prostu nie ma do tego jakiegoś podejścia. Ani mu nie przeszkadzamy, ani nie potwierdzi, ani nie zaprzeczy. Droga wolna, możemy sobie zwiedzać. Jeszcze chwilę. No. Całe to pytanie. To na dole zostawić, tak? Dobra. Bo na dole w sumie też zadajmy te same pytania, co tutaj chcemy, tak żeby ten połączyć to jakoś. No to już długo i bez odpowiedzi. Możemy. Dziękujemy. Dziękujemy za odpowiedź. W takim razie prosimy, żebyś nie podążał za nami. Jeżeli jesteś w tym miejscu, tu zostań i nie przeszkadzamy i opuszczamy ten... To pomieszczenie. To pomieszczenie. Dobra. No działa, działa. Kadwójeczkę wezmę. Idziemy w to pomieszczenie na dół, nie? Jak to będzie tam było? Jeszcze tam. Lewo tam do końca. Aha, no tak. To było po tamtej stronie, chyba tak? O tamtą stronę wam chodziło? Czy no tam na sam dół schodziliśmy, tak, tak. Tam gdzie był ten taki piecyk jakby. To tak, to do samego końca i na dół. Na pewno? No, no. Tak, to nie było tam w połowie, to było gdzieś do samego końca, żeśmy tutaj szli. Tu uwaga na pajęczynkę. I na dół żeśmy schodzili. Tak, tak, no to ten. Jeszcze sobie tak wyjdzie na zewnątrz. Może jakąś anomalię złapię? Nie. Nic. Mam napis na drzwiach Centrala. Teraz zauważyłem. Centrala. Okej. Okay. Tutaj, tak? No, tam wcześniej wyczaiłem na drzwiach napis Centrala. No to tutaj mam to. Mam to pytanie. Co znalazłeś? Też napis na drzwi? Nie, jest dziura, tylko sobie też jeszcze głębiej. Tam jest, no. Czekajcie. Czekaj, nie. Ło. Czekaj. Uchwa masz. Daniel, mów, że takie rzeczy rozkładasz, bo zawału bym kurwa dostał. Nie, płytko. Śmieci. Płytko i śmieci. Dobra, a zatkajmy, żeby nikt nie wpadł. Zesłał. Okej. Okay. Dobra, to mów, że go rozkładasz. My to zawały dostajemy. Myślałem, że widzicie. No, średnio zajęci byliśmy. Zajęci byliśmy dziurą. Dobra. Myślałem, że patrzycie. A, tam w dziurze grzebiemy. O, to też dziura. Halo. Lu. Tutaj mógł być faktycznie system grzewczy, no. O, kuleczkę jeszcze ustawił Daniel. Ło, ho. Grubo. Się szykuje. Zaczynamy? No. Dobrze. O! Gdzieś?
No, czyli postawimy go tu. I tu się będzie mógł zesetować. Także... Po prostu wykrywał ścianę. Tak, tak, tak. Też nie ma tego pytania, co masz ty. No, mam pytanie. Skoro nam potwierdziłeś na górze... Co chcesz? Nic. Skoro potwierdziłeś nam, że na górze, że jesteś żołnierzem, to czy jesteś też byłym pracownikiem tej tutaj bazy wojskowej? Zielone na tak, czerwone na nie. No jest, czyli jesteś. Dziękujemy za odpowiedź. Jakie tu jeszcze masz pytanie? Ja myślę nad kolejnym. Czy jesteś tym mężczyzną, który był w tamtym pomieszczeniu? Słusznie. Zielone na tak, czerwone na nie. No, długo trzeba czekać na odpowiedź. Tu się skądś posypało. Chyba, że faktycznie może nie jest tą samą osobą, co była na górze. Na górze gadaliśmy z kimś innym. Powiedzieliśmy, żeby nie podążać. No, to może nie podąża, a tutaj gadamy z kimś innym. Bo ja zadałem pytanie, czy jest pracownikiem. Gadamy z jakimś pracownikiem. Chyba. No, chyba, że jeszcze odpowiadam na tak. Jesteś tu?
No, długo nam każesz czekać na odpowiedź. Szok. Może ja zadam pytanie? Albo czekajmy jeszcze chwilkę i zadam. Zadać pytanie? Dawaj. Czy masz jakiś związek z osobą, z którą rozmawialiśmy na górze? Udało ci się raz odpowiedzieć na to pytanie, na pierwsze pytanie. Spróbuj jeszcze raz się przybliżyć. Masz dwie możliwości odpowiedzi, zaświecając zieloną lampkę na tak, czerwoną na nie. Dobrze. Czyli ma związek z tą osobą na górze? Czy... No w sumie może to jest właśnie, rzadko tutaj ktoś bywa, rzadko tutaj ktoś przeprowadza w ogóle takie śledztwa. Może ten, trzeba za każdym razem im ten, instrukcję podawać, bo wtedy chętniej odpowiadają, zauważyłem. Jak im mówiłeś, że tak lub nie, no to odpowiadali za każdym razem. Teraz też ich powiedziałeś instrukcję, odpowiedzieli. Czy możesz dotknąć któregoś z urządzeń innych oprócz tego tutaj? Migającego na niebiesko? Na parapecie tam jest taka kulka. Albo stoją. No, możesz zrzucić na. Tak. No. I pozostałe trzy urządzenia, które są jeszcze w tym pomieszczeniu, czyli takie świecące na zielono. I trzecie z antenką. Za nami. Tutaj bardzo długo. No, no. Też w sumie jak wiesz, instrukcję tłumaczysz, to od razu to wie, co ma odpowiedzieć. I od razu odpowiedział na tak. Albo zbieg okoliczności. Coś albo coś. Możesz mu wytłumaczyć, co należy zrobić z każdym urządzeniem. Może. No z kulką to wie. Ma dotknąć lub zrzucić. Musisz ją... A do reszty po prostu. Tak, a musisz się zbliżyć. Tak, tak. Wystarczy, że podejdziesz do pozostałych urządzeń. Zaczną nam tutaj mrugać na inne kolory, a urządzenie za nami wyda dźwięk. I tak REM pod się włączy. Jeżeli chcesz się... Tak oczywiście, jeśli chcesz w ten sposób... Tak, tak. Dać nam znak. Najważniejsze to, że nie chcemy zrobić ci krzywdy. Przyszliśmy się skontaktować. Mam takie odczucie, jakby oni... Siedzieli na górze, nie? Wszyscy. Tutaj tak rzadko ktoś jakby zaglądał. No podejrzewam, tu była kotłownia. Tutaj za mną jest chyba miejsce po piecu.
A no i rzadko tu ktoś bywał, to tylko pracownik kotłowni mógł siedzieć, a na górze było więcej osób, przebijało się i dlatego tam jest może większa aktywność. Tak bym to rozumował. Tylko związek, ale może... Tak, ale mieli związek. Tak, za bardzo ze sobą kontaktu nie mieli, ale związek ze sobą mieli. On tutaj dorzucał do pieca, tam mieli na górze ciepło. Dzięki temu. No jakiś związek pomiędzy jednym a drugim jest. Albo jeden wykonywał rozkazy, a drugi był kimś na górze, nie? Był kimś wyżej w szczeblach wojskowych. Przez to jest związek. Zgadza się? Czy źle rozumujemy? Zobaczymy, czy odpowie. Pamiętasz, zielona strona to tak, czerwona to strona to nie. Czy się zgadzasz z tymi założeniami, które tutaj mamy? Chciałem proponować tutaj SB, ale... Ale nie, chyba się wrócimy na górę, no. Dziękujemy za dotychczasowe odpowiedzi. Mhm. Wiem, że ktoś się tu przewinął, nie jesteśmy pewni, czy to ten mężczyzna. Czy to ten sam, czy ktoś inny? Czy to ktoś inny. Tak. Mimo to dziękujemy za odpowiedzi. Dziękujemy za odpowiedzi. Ale zostańcie sobie tutaj, w tym miejscu. Nie podążajcie za nami. Tak, ktokolwiek tu jest. My się przejdziemy jeszcze raz z powrotem chyba na górę. W to miejsce, albo jeszcze jakie tam było jakieś miejsce tu w okolicy? Idziemy do kolejnego budynku. Aha, do kolejnego budynku. Dobrze. No to zostańcie tu w tym miejscu, nie podążajcie za nami. Dziękujemy za odpowiedź. Dziękujemy za odpowiedź. Działa czy działa? Kuleczkę widzieliście? To jeszcze mnie zastanawiają, że w niektórych miejscach. Tam jest bardziej, a tutaj mniej odpowiedzi było. Dwie na tak, tylko. A tutaj się nam nie chciało synchronizować, nie? Drodzy widzowie, chwila przerwy. Zapomniałem przedstawić. Z nami jest Klaudia na odcinku. Także. No właśnie, jesteśmy w trójkę. I kolejna sprawa. Jeżeli macie ochotę oglądać nowe odcinki Randonautiki, zapraszamy do wspierania kanału oraz to jest poziom, bo zmieniliśmy, zaszły pewne zmiany, zmieniliśmy troszkę progi tych wspierających i teraz na poziomie Poltergeist PPI możecie oglądać Randonautikę, na poziomie Demon PPI możecie oglądać prywatne śledztwa w domach, w miejscach jakichś poleconych, może nie polecanych, tylko bardziej, no... miejscach wymagających śledztwa paranormalnego, na które nas zaprosicie, nie? No. Na przykład do własnego domu. No, albo dom, albo jakieś miejsca gdzieś tam, co kto ma. Wracając do pierwszego poziomu, pierwszy poziom będzie można oglądać transmisję. Na żywo, ponownie po prostu. Tak, tak. Które są już gdzieś tam za nami, tak. Więc to tyle, taka mała przerwa. Dygresja. I lecimy. Lecimy dalej. Po prostu dalej. Idziemy dalej, tak? Wychodzimy. Co wzięliśmy? No, K2 i z SB w kieszeni, także, bo nie wiem. Wziąłeś? Kuleczka? Tak. No to dobra. Ty. Wszystko musi być na stronie. Masz jedną, tak? Zawsze jedną bierzesz. Tak, jedną. Wow, nie wpadnijmy tu gdzieś w dziury. No to jeszcze zrobimy eksplorę naokoło budynku. Ja wezmę sobie kierunkową latarkę. O. Najlepsza latarka do szukania. Wow, tam dalej coś jeszcze. O, to jest mniejszy budyneczek. To może być ten. To mogą być baraki. A to za nami to był ten budynek taki ze stołówką i z całym zakładem takim. O, tu też coś. Wow. A nie. No to drzewa obok rosną. Myślałem, że rosną w budynku. Albo na budynku. Okidoki. Gdzie ja tam? Gdzie diabeł nie może PPI pośle? Nie mogło łatwiej.
Au. Gdzie, gdzie diabeł nie może, tam Pepe i... Co? Ślady w śniegu, ale to nie są takie świeże. Chociaż... są co najmniej z jednego... No to padało na nie jeszcze. Czyli nie są takie świeże. O, auta rozbierali. Nie, są... Tak, nad kola. Wow. Ktoś to zrobił po prostu tą... Tak. Aha, koniec. No ale widać ewidentnie, że wiesz, to sobie zrobili ciupę i kable sobie przetegowywali, a obok masz ten. Typowo rozkręcali samochody. Mi się wydaje, że to będą jakieś takie baraki jakieś. Czy toż to mieli tylko pokoje? Tak, nic ciekawego. No tutaj... Co to są? Reklamówki. A obok elementy z nadkola chyba. I chyba tyle w tym budynku. Zawsze chciałem iść z Pepe na wyprawę. Są ślady zwierzęce. Ty, Daniel, są ślady zwierząt. I to świeże takie. No, tak jakby ktoś na spacer z psem tu łaził. Albo lisy, lub coś tego typu. Wow, jaki hangar. Uf, ale fajne. Nice. Wow. No. Hangar na wozy bojowe. Nie wiem, gdzie iść. Czy za Klaudią do hangaru, czy za Danielem po lesie. No, hangar na wozy bojowe. Fajnie. Wow, zamknięte. O, tu też ciupa do przekablowywania. Ej, to wszystko jest sama ta guma chyba. Już nie ma w środku kabla. Tak, tak. Wyciągnięta ta miedziucha wyciągnięta z kabli. O, to pociągnięty jest ten kabel skądś. Co jest ten magazyn? A co? Aha, ten kabel jest tutaj. Tam puchać, Klaudia, mistrzytania. Pchać, no, masz rację. Dokładnie to tam pisało. Biuro, sekretariat. O, proszę bardzo. Halo, można? O, co znalazłaś? Au. Ała. A, szafa. Siema. Wysoka. W ścianie skomponowana. Tu mamy biuro i sekretariat. Tu jest magazyn, tu jest jadalnia. Tu jest jadalnia? Takie małe? Co ty gadasz? A tu jest magazyn, tu jest biuro sekretariat. Wow. To ja, sorry. No. Kurwa, ten mnie bardziej wystraszył. Magazyn? Tak, biuro, jadalnia. O, toaleta z prysznicem. Jest ty. Ty, dziwne, że jeszcze tego nie wynieśli, to jest przecież metal. Jeszcze nie wynieśli. Jedalnia, magazyn. Tutaj coś było, ale odpadła naklejka. Tu też. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Wow. Znowu części elektroniki. No. No, elektronikę ktoś rozkręcał. Jakieś tam całe części radia, tak. Magazyn dolej, no. No, tyle. To też właśnie ten magazyn i to. Chcecie wniosek o urlop wypoczynkowy? Wniosek o urlop? Jak ty się trzęsiesz, Rany Boski. Aż tak ci zimno? A dobra, trzeba teraz więcej chodzić. Oj, oj. Oj, tu jest ciekawe. Nie, dalej nie ma nic. Dobra, let's go. Let's go dalej. Trzeba się ruszać, bo zimno. Wow, to jest większe, to jest typowo na auta. Wow. Tych pojazdów było więcej. Tu też jest z tym zejściem z K2.
kanałem technicznym. No. Spoko, Danie, w tym to nic nie będzie. No, kanał techniczny. Żeby se pod autem poszperać. Dobrze wiedzieć. Można za darmo se auto tutaj naprawić. Przejechać, poszperać pod autem, nie? O, tutaj co to odpada? Aha, folia z góry. Aha, podkute było. Podklejone to wszystko. No, fajne miejsce. O, Daniel. O. Ty. Zobaczymy. Aha, o, fajnie. Tutaj kolejne też z tym kanałem technicznym. O. Jo, pierdziłem. Chleba by było. No. Daniel robi wstawkę na Instagramie. Nie przeszkadzamy mu. Ja sprawdzę tu. O Boże, kurwa, zdawał, kurwa. A widzowie pewnie też zdawał, kurwa. Jak to będą oglądać tak tą wstawkę z Klaudią, to zrobią robotę. Bu, prawie zawały dostał. No ale jest ciekawie. A, tu dalej. Ło, jakie te hangary są wielkie. Dia. Co oni tu samoloty trzymali? A tu jest miejsca tyle. Jeszcze takie echo, że to. Nie no, samolot by się chyba zmieścił. Ale ze złożonymi skrzydłami, mi się wydaje. Jakieś. No może to stały tu czołgi. Kim wie? Na pewno jakieś wozy bojowe. Wozy bojowe prędzej. Ale miejsca. No, na te wieżyczka mnie ciągnie. Na samą górę, na wieżyczkę. Tu są okopy. No, to są takie delikatne okopy. No, co tu tutaj? Nie wiem, czy się da wejść, zobaczymy. Na górę, bo wejść do środka się da. Aha, ja mogę wejść. O nie! O kurde! O, rzesz. Polipka. Bo jakby dalej, no. Nie wiem, czy ryzykować, bo to jest drewno. A tam dalej może nie być już schodów wcale, nie? O kurde, o. Nie, są schody. Ale no, drabina drewniana, to też może się rozlecieć. Chyba nie ryzykujemy. A, to się nie da wejść? Nie. No, parkułem. Wiecie, tak jak Klaudia na odcinkach, nie? A tam jeszcze jest wejście? A ten, nie, ten, o kurczę, bo się tu utopię w tym śniegu. Tędy się też nie da. To, co to było, kibelek? Aha, taka ciupa. Nie, to chyba schowek, chyba szafa może. Nie, tutaj też się da wejść. O kurde, tutaj były, a wiem. Tutaj musiał być, wiesz, klatka schodowa ze stali albo z czegoś i to zostały tylko metalowe rurki. Jak jest drabinka do góry, co tu? Tak? Gdzie? A! O, Daniel! O kurwa, nie wychodziłbym sam tędy. No nie, trzymaj. O nie. Patera. Daniel! Wyłączyłaś? Wyłączam podwójki. O kurde. Ale gdzie się tam wychodzi? No właśnie. Jakieś pomieszczenie tutaj. Ta. Daniel by się przydał. Tego nie ma. Nie mam tutaj sygnału SOS. O nie, Klaudia wyłazi na górę. A są gdzieś jakieś pomieszczenia po drodze, żebyś dała sobie radę odpocząć? Czy dasz radę? No, czekaj, bo się muszę tutaj... A nie, to jest okienko. Tak? A u góry rura. Daniel! No? Widzisz tam, tą panienkę z okienka? Czekaj. Widać ją tutaj? A tutaj z okienka ją będzie widać. O, jest, widać ją. Czekaj. Da się wyjść, ale po drabince. Chodź, Daniel, do środka. No. No, ty to jesteś. No, tylko wiesz, jak tam wyjść? Trzeba wyjść po takiej drabince i trzeba jeden za drugim wychodzić. Dobra. No. Ale zobaczymy. Tu nie ma gdzie. Aha, nie ma gdzie wyjść tam wyżej? Nie ma do czego wyjść. No są okienka i jest rura. Tylko na
dach tej wieżyczki. Aha, tylko na dach. Widzę, no. I tam się nie da ani w lewo, ani w prawo. Nie, to chyba awaryjne zejście mi się wydaje z tej wieżyczki. Jakby się tamta cała klatka zasypała, albo zniszczona została, to... No. Uwaga, na głowę tylko uważaj. Na nogi też. To nie, no chyba nie będziemy włazić na górę. Ja też ci dałam oczy. Tak, mamka dwójkę, no. To jest pytanie, która była moja. Ale no, wracamy chyba do niego. Byłeś, Daniel, w tym ostatnim? Daniel. Tam byłeś? Tam nie ma nic. Aha. To będzie na Sirze. A, to dobra. A na Sirze coś było? Nie powiem. Dobra. Zobaczysz na Instagramie. Zobaczycie mu. Dobra. A, nasypał mi się śnieg do butów. Nie wiem, chyba nic dalej tam nie ma. Nie. To tylko te budynki te. Nawet to tak na mapie wygląda. Wieżyczka była fajna. No, taki, to są takie, wiesz, jakby... No... Nasypy takie zrobione. Zasieki, o. Ty tutaj normalnie schodki. Do góry. A teraz idziemy po jakiejś dróżce. No. Właśnie tak patrzę na ten budynek. A tu też było, ale to się tutaj zawaliło. No, przystanek. Przystanek autobusowy, tu jest ta stróżówka. Stróżówka. Rejestracja. Tak. No, tu też chyba stróżówka, albo w sumie... No, obiekt chroniony, tak? Bardzo chronione. Jaki sopel! Wow! Jak miecz. Jak ninja. Nie mówisz? Szkoda. A ten mniejszy? Ej, dobra. Ja z tą ideą Klaudia nas zabije. Klaudia ma miecz! O nie! Jeszcze z tym idzie na... No nie, Klaudia, nie zabijaj. Ała! Zabiła mnie i widzów. Żyje. Tu bekę ciśniemy. Tutaj jakieś magazynki takie małe. O, talerzyki? Lol. To się nie topi w moich rękach w ogóle. Tak ci ciepło? O, ścieżka. Daniel nas prowadzi gdzieś. O, co to? Aha. Wyrwana barierka. Gdzie nas, panie Danielu, prowadzisz? Właśnie widzę. Tylko się tuż tak... A się rozrosły te krzaki. No i tu już jest wyjście, Daniel. Tu już jesteś... Co się stało? O, lampa mi się wyłączyła, elegancko. No, ona miała dosyć całą baterię, ta lampa. No, oj. Czemu się już wyłączyło? Panie, świeć pan na biało. Aha, dobra. O. Nie, to ona za chwilę padnie całkiem, będzie trzeba doświetlać nagrywki tam dalej, już tą drugą lampką. Dziura w płocie, idę. Nie, tu jeszcze? Sorry. Dalej z tym soplem? Tak. O nie. Nie, nie wchodzimy do budynku, no, nie wyjdziemy już z niego żywi. Mam coś dla ciebie, Daniel. Bij mu prosto w serce. O, już nie da się wejść. Znaczy, nie, zabudowany i chyba... Chyba się jednak faktycznie nie da. Ała. Nie ma tam coś czego? Nie. Dalej to już jest chyba tylko... Nie wiem, co ci się... O, coś jest. Nie, to mi się wydawało. Tam drzewa są. No nie, lampka moja już padła. Widzowie nie będą za dużo widzieć. Daniel, trzeba się przyzboić na tą mini tą. Szyb nie ma w tym. Nie ma szyb. Ej, nie da się chyba wejść. Zobacz. O. Aha. Tu coś jeszcze jest. No. Dobra. Idź przodem, Daniel.
No chodzimy na razie naokoło. Wszystkie budynki obczajamy. Kuchnia. Tak? A. Drzwi. Aha, faktycznie. Drzwi z kuchni. Trzymaj. No, myszka. Widzicie? Proszę? Mysz pod drzwi. Tak? Biegła wam pod nogami. Co? Gdzie? No, tam pod drzwiami. Aha, schowała się. O, nie, dobra, tu. Ale tam biegła pod drzwiami. Dobra. No nie będziemy jej straszyć. Nie. Czekaj. Aha. Dobra, tyle. O. Dobra, to idziemy jeszcze. Dalej, z powrotem. Padła nam lampka. Padła nam lampka, doświetlamy latarkami. Co? Słyszę. To jest ten poprzedni budynek, gdzie byliśmy. Ale tu jeszcze poszedł. No. Zobaczyliśmy budynek tam. Na tamte strony. Ale zamknięte? Zamknięte. Mhm. Szkoda, bo tutaj się nie dało nigdzie wejść. No, przez okno. Jedynie przez okna, ale musielibyśmy kombinować. Otwarte okno? Ale małe. Ono jest otwarte, tylko jest zamknięte. Aha. Mhm. Faktycznie. A z drugiej strony jeszcze? Nie. Nie. To z drugiej strony też były okna. Jak wszedliśmy. Aha, aha, no to od tamtego roku mniej więcej wiemy, od kiedy jest. Kiedy jest opuszczone. Tu chyba się nie dało, nie? Nie, to się nie da. Wracamy, aby jeszcze spróbować kontaktować się przez SB. Patrzcie. No, największy budynek to ten, no, w którym właśnie robiliśmy sesję na dole i na górze z fluxem, a zrobimy teraz sesję z SB, ale tu idziemy bez latarki dodatkowo. No dobra, to nie znaczy. Zadanie, trzymaj sobie jedną latarkę, a ja mam tą drugą. Ło! Nam styknie nam wszystko. Zapomniałeś. Zapomniałem, to było na koniec właśnie. Nic ciekawego. Ale tak, nic ciekawego. Toaleta. Haha, mamy was. Jeszcze raz to miejsce. Przepraszamy, że wróciliśmy jeszcze raz, ale chcę się z tobą kontaktować i zobaczyć. No zadamy ci pytania, może szczegółowiej odpowiadać, może cię usłyszymy. Ponieważ będziesz mógł z nami porozmawiać przez to urządzenie, które wyciągnę i włączę. Sesja z SB7. Jest na razie na AM. Jeszcze fluxa dajesz. No to chociaż jedną kadwójkę połóżmy. To było jak kładłem, to nic nie było. Tak więc, zadajesz pytania, czy ja? Mężczyzno, czy jesteś tutaj dalej? Doby? Albo kto ty? Albo kto ty? Albo gdzie doby, albo kto ty? A ty? Z kim mamy przyjemność? Jest. Jest to dalej z nami, tak. Kto był na dole? Coś mówiło, słychać kroki? Chyba tak słyszałem. Stało się tutaj coś niepokojącego.
Odpowiedź na flucie. Tak. A teraz jeszcze powiedziało tak. Tak? Tak. Jesteś w stanie określić, co dokładnie się stało? Tu. Tu? Dowiem się, kobieta mówiła. Tak? Jak? Dowiem się. Dowiem się? Aha. Dowiem się. Dowiem się. Góra. Ocalało się. Na chwilę odchodzimy. A na co to było odpowiedź? Nie wiem, pytaliśmy. Nie, pytaliśmy, czy jesteś w stanie nam powiedzieć dokładnie, co się tu stało. Może uzyskali mi to. No. Może tak. Teraz potwierdziło, że tak, możemy tę odpowiedź uzyskać. Tak. Tak. Gdzie? Chyba. Czy jesteś żołnierzem? Niestety nie jesteśmy w stanie uchwycić wszystkich odpowiedzi na żywo, ale mamy nadzieję, że udało się skomunikować pomiędzy sobą, a my te odpowiedzi odsłuchamy. Dziękujemy za niej, żegnamy się i odpuszczamy to miejsce. No, no na SB, na Boże, na tym, na K2-kach też nic, oprócz tego, że jak podnosimy, jak kładziemy, to tylko wtedy. I tyle chyba na razie. Idziemy. Idziemy. Ty! Ale do... Kto tam świeci? My. A to ja? Ale kto świeci? A to ty, Daniel, świeciłeś tam latarką dół. Nie, czekaj. Ktoś... Łazi ktoś tam? Dobra, myślałem, że to ja. Myślałem, że to ja. No, możliwe, czy, no, bo to ja byłem. Dobra. Myślałem, że to ktoś. O, to miałem powiedzieć. Ekspo, spoko. Szkoda, że nie udało się wejść na szczyt wieżyczki. Także jesteśmy już pod eksploracji. Tego miejsca. Posesja. W sumie dwóch. W takich, no, jedynych dwóch miejscach ciekawych. Ciekawsze, tu jakieś odpowiedzi były. No i tam wyżej, gdzie był żołnierz, wyżej, to tam tak? Była taka większa aktywność. Większa aktywność. A tam na dole to już tak jakby coś, no, nie wiem, może po prostu ktoś inny. To już chyba nie był ten mężczyzna, bo później już nie odpowiadał na pytanie. Nie odpowiadał na pytanie. Nie? Tak, było mniej odpowiedzi na dole, niż więcej było na górze. Ogólnie fajny urbex. Duże, fajny na urbex. Bezpieczne, nie ma nigdzie jakiś... Nie ma jak się tutaj po prostu... No zgubić się też nie da. Teren nie jest. Teren nie jest duży, nie jest to duże. Nie jest duży teren, ale jest dużo fajnych budynków do eksploracji. O, tak to mówię. Tak, ale tamten jest najciekawszy. No ten największy, no, najfajniejszy. Tam jest najlepiej. Bezpiecznie, bo wszelkie dziury są zawalone deskami albo przywalone drzwiami, więc się nikomu nic nie stanie. Ogólnie okolice też spokojne. Ale pod nogi zalecamy patrzeć. Tak, dokładnie. No to może takie ostateczne jeszcze tematy, więc zapraszamy do wspierania kanału, aby oglądać odcinki z Randonautiki, różne inne, tak. Jeszcze live'y mamy
mamy odcinki, będziemy mieć odcinki z miejsc prywatnych, domów. Zapraszamy. No i co? Widzimy się na live'ach, widzimy się na kolejnych odcinkach, więc myślę, że to wszystko. Klaudia, jeszcze może coś, jakieś dwa słowa od ciebie? Ja dziękuję wam w sumie, chłopaki. Dzięki. Dziękuję. Za współpracę. Cieszymy się, kolejna wyprawa. Myślę, że w rankingu już wyrównujesz się z Dawidem, albo nawet go przeganiasz o jeden odcinek. Wystąpiłaś, tak. No, także tu może też zrobimy jakąś tam małą nagrodę z tego tytułu. Naprawdę już tak wieje, że lecimy, nie? Lecimy. Lecimy, także trzymajcie się. Do następnego. Do następnego. Cześć.